Cześć, ja nazywam się Gostomasz i witam Cię na moim kanale. W dzisiejszym filmie znalazłem dla Was coś bardzo fajnego, ciekawego i w szczególności za darmo. Jest to gra Mir 4, studia WeMade. Gra jest bardzo świeża, wystartowała 25 sierpnia. I pokrótce chciałbym Wam powiedzieć, o co w niej chodzi i na czym polega tutaj zarabianie w grze. Także bez zbędnego przedłużania zapraszam do oglądania. Gra stworzona przez studio WeMade Entertainment. Jest to kontynuacja wcześniejszych części The Legend of Mir 2, 3, gdzie gra osiągnęła bardzo, bardzo niesamowite wyniki. Jak wiecie, dwójka w Chinach była w 2003 roku jedną z najpopularniejszych gier i trwało to nawet do 2016 roku, gdzie generowała 20 milionów przychodów. Trójka kontynuowała ten do czasu 2012 roku, gdzie została zamknięta w Europie. Nawet jest tutaj taka ciekawa historia, że w 2005 roku była głośna afera o tym, że dwóch chińskich graczy, no ktoś pożyczył komuś zdobyty miecz w grze, a ten mu sprzedał na eBay za 870 dolarów i po prostu tamten się wściekł i go po prostu zasztyletował. No mam nadzieję, że przy najnowszej części, przy zarabianiu kryptowalut, no nikt nie wpadnie na taki pomysł, żeby kogoś sztyletować. Także gra, jeżeli ktoś interesuje się MMORPG, na pewno słyszał o tej grze, a może i grał. Ja niestety w tą grę nie grałem, ale słyszałem o niej wiele dużego, dobrego. Także twórcy postanowili zrobić czwartą część. Dodatkowo zaimplementować to w blockchainie, dzięki czemu będzie można zarabiać kryptowaluty. Jak to w ogóle, na czym to będzie polegało? Gra jest zarówno na telefony, tablety, jak i komputery. Wymagania tutaj na stronie pokazują, że nie potrzeba mieć jakiegoś mega silnego peceta na spokojnie na tych na słabym, na i5 procesorze średniej jakości komputerze spokojnie gra pójdzie, jak również na telefonach. Ja zainstalowałem grę na Xiaomi Poco bez problemu, bez żadnych ścięć, wszystko chodzi. Co jest fajne w tej grze, że zdobyty level i wszystkie rzeczy, które zdobędziesz na telefonie, potem możesz sobie wrócić na komputerze, do domu i kontynuować na komputerze, czyli tak zwany cross-chain. Bardzo fajnie to się ten. Oczywiście opowiem potem, że są minusy. No, zdecydowanie gra jest zrobiona pod telefony niż pod pecety, ale to może opowiem potem. Także jak to w grach MMORPG, no, mamy do wyboru cztery postacie klasy, czyli mamy wojownika, mamy maga. Oczywiście ja gram magiem, zawsze w takich grach gram czarodziejem, więc zawsze wybieram postacie czarowników. Mamy szermierza z czarami i mamy postać, która posługuje się lancą. Oczywiście przy każdej postaci jest odpowiedni dobór skilli, jak to w grach MMORPG. I co ciekawego w grze, zaimplementowany jest blockchain stworzony przez właśnie firmę WeMade. W grze do zdobycia będzie waluta Draco. No i tak jak macie tutaj, co w grze, w jaki sposób będzie można zarabiać? Poprzez medytację,
poprzez zbieranie po prostu tych roślinek, poprzez kopanie i poprzez walkę. Także może przejdę do omówienia, w jaki sposób będziemy zarabiać i czy to ma sens w ogóle, bo jak wiecie, takie gry MMORPG są, no, żeby nie powiedzieć, zajmują dużo czasu, ale ogólnie z tych gierek wszystkich, gdzie jest blockchain, właśnie szukałem takiej gry, bo po prostu i moim zdaniem jest to jedna z pierwszych gier, które będą wykorzystywać blockchain i dodatkowo będzie można zarabiać kryptowaluty. Czy będzie udana? Ciężko powiedzieć. To jest dopiero sam początek. Jak wiecie, gra powstała, znaczy wystartowała 25 sierpnia, czyli ma niecały tydzień, no ale już bardzo fajną bazę graczy zrobiła, ale to może w dalszej części filmu opowiem, co dalej. Także, aby zacząć grać i zarabiać, trzeba na początku ściągnąć ich portfel Wemix, na którym będziemy otrzymywać właśnie te tokeny Draco. Jak te tokeny Draco będziemy mogli zdobyć? Czyli tak. Tokeny będziemy mogli zdobyć poprzez zbieranie waluty. Poprzez zbieranie waluty, już wam mówię, jak to się nazywa. Poprzez zbieranie waluty Darkstel w grze. I teraz, aby otrzymać Draco, musimy tej waluty zebrać 100 tysięcy sztuk. I codziennie poprzez kurs wymiany, znaczy poprzez kurs wymiany Darkstel na Draco, będzie obliczana na podstawie stałej, czyli 100 tysięcy tego Darkstela, plus całkowicie skumulowana ciemna stal wydobyta do dnia przed wymianą. Jest tutaj punkt. I teraz tak. Całkowite liczby nadających się wyniesie miliard monet, a dzienny limit wytopu dla Draco wyniesie milion monet. Czyli miliard monet będzie, jest total supply tokena, a milion monet będzie w grze. No tu jak wiecie, że pochodzi ten. Jak możemy zdobyć w tej grze? Monetę Draco możemy zdobyć dopiero zdobywając 40 level w grze. Będziemy mogli to wymienić albo u NPC w danej lokacji, albo w menu gry. I teraz wymiana tego Dark Steelu spowoduje to, że otrzymamy Draco bezpośrednio na portfel Wemix. Oczywiście oprócz zdobywania Draco będzie również kupno kart NFT z gry. Oczywiście na razie mamy tylko taką stronę, że niedługo zobaczymy we wrześniu, więc tak naprawdę na tą chwilę jest możliwość zdobycia tylko Draco. Jak to się przedstawia na cenę? Wchodząc na stronę, tutaj ten mir4draco.com pokazuje, że jedno drake jest warte 2 dolary i 13 centów. Czyli za jedną zdobytą token Draco otrzymujemy 2 dolary. Oczywiście ten token nie jest nigdzie listowany, więc on jest do wymiany na portfelu Wemix w parze do właśnie ich tokenu Wemix. I
teraz na tą chwilę jedno drakę jest wymienialne, żeby was nie skłamać, 3,60, tak? Czyli zdobycie jednego draka w grze. $3,60 to jest $2,28. Cena jak najbardziej odpowiednia, tym bardziej, że grę otrzymujemy całkowicie za darmo. Tak jak już wspomniałem, grę można mieć na telefonie, jak i na komputerze. Ja na komputerze gram na Steamie. Jak wiecie, 25 sierpnia była premiera. Na tą chwilę 22 392 osoby w grze. To wynikiem jest naprawdę niezłym. Oczywiście jest bardzo duże niezadowolenie graczy, porównując ich z poprzednimi odsłonami. Jak widzicie, większość komentarzy jest negatywnych, a to dlatego, że gra tak naprawdę ma bardzo duży automatykę, czyli jest bardzo mocno przystosowana pod komórki niż na komputerze. Czytając komentarze tutaj na Steamie, no, dużo ludzi ma o to pretensji, że po prostu no, można nic nie robić, po prostu się włącza autopilota, tak jakby i gra sama cię kieruje. Tak jak widzicie, ja w grze mam 11 godzin gry. Może wam pokażę, jak to wygląda. Także zagrajmy. I ile już zdobyłem tego stymitu, aby móc wymienić. Mam 27 level i jeszcze trochę brakuje mi do pierwszej możliwości wymiany tego tokena na Draco. Gdzie typowy trend, walczymy, grindujemy, zbieramy. Także na tą chwilę tego tarczy minu mam 1000 zdobytych i tak naprawdę już osiągnęłem 20 level, zamienię na jedną monetę Draco. No zobaczmy też 40 levelu, czy uda się zbierać na 10 lub na więcej. Na co gracze tak mocno, dlaczego ta gra jest tak mocno hejtowana? Dlaczego są takie złe? A to już wam pokażę. Wystarczy wybrać misję. Ja już nie wybieram, po prostu za ciebie gra. Oczywiście, o ile na komputerze jest to jeszcze trochę. No, trochę takie jest trudne, no bo tak naprawdę no, można sobie ich zjeść, co to robi. To na komputerze bardzo tańczy, naprawdę i na komputerze bardzo dobrze się gra. Oczywiście na komórkach to bardzo, bardzo mocno jest zżera baterię, bo grafika jest po prostu dość zaawansowane komórkowe. No ale myślę, że właśnie na tym gry, dlatego jest taki hejt na PC, dlatego gra też są te komórki.
powinno się po prostu no nie wydawać na ten temat, tylko sprawdzić się jako mówię. Tak? No, oczywiście ja też przydam szansę, zobaczymy jak to dalej się zmienię w grach. No, gra dopiero zaczyna się, gdzie wyleweluje postać na ostateczny poziom levelu. Wtedy jest największa możliwość tego feedu i najlepszy jedy do życia. Jak to w takich grach free to play, no to tak, bardzo mocno rzuca się tutaj dokładności, tak? Dodatkowe warunki tak za raz, ale no w takich grach no, żeby grać w materiale teraz no, pozwala wam tak grać za darmo. No a zarabiać jak wróci, tak? Także no, no pokrótce tak chciałem wam pokazać jak ta gra wygląda. Także to by było na tyle w kwestii wprowadzenia tej gry. Zrobię następny film o tym, jak już osiągnę ten 40 level i jak wypłacę pieniądze. No to... to zobaczymy jak to będzie dalej wyglądało. Także... jeżeli film Ci się spodobał, zapraszam do skomentowania, dania łapki w górę. Według mojej opinii jest to na razie najlepsza gra i najbardziej zaawansowana, gdzie będzie można zarabiać kryptowaluty. Cena jak na tą chwilę no jest bardzo ciekawa, bo 2 dolary za jedną zdobytą monetę. Jak już zauważyliście, udało mi się tą monetę zdobyć w niecałe 11 godzin. Zobaczymy, czym dalej w las tym lepiej. No, na minus można przeznaczyć, że naprawdę no, to jest taki kliker, znaczy, że no, można sobie zrobić kanapki, obiad zjeść i będzie za ciebie to grało. No, zobaczymy w dalszej perspektywie, czy twórcy gry będą zmieniać. Jak wiecie, gra jest dopiero nowa. Ona wystartowała 6 dni temu, także no, w grze jeszcze może się sporo zmienić, tak? Także dzięki za obejrzenie tego filmiku. Proszę o zostawienie komentarza i widzimy się w następnym filmiku. Hej, trzymajcie się.